Jesteśmy w laboratorium badania diod laserowych w Centrum Badań Wysokociśnieniowych. To laboratorium powstało dzięki funduszom NATO i Komitetu Badań Naukowych. Dostaliśmy finansowanie na ten nasz pomysł, na realizację naszego projektu. Główny temat naszych badań to jest próba zmiany długości fali emitowanej przez lasery półprzewodnikowe przy użyciu ciśnienia hydrostatycznego. Badania pod ciśnieniem hydrostatycznym to jest w ogóle specjalność naszego centrum, a w szczególności w tym laboratorium wykorzystujemy ciśnienia do, jak my to żargonowo mówimy, przestrajania diod laserowych, czyli zmieniania długości fali światła, które one emitują, a mówiąc jak najprościej, zmieniania koloru. Przy czym niestety większość tych laserów działa w obszarze podczerwieni, gdzie oko ludzkie tej emisji nie może zarejestrować i dlatego nie nadaje się ta metoda do jakichś efektownych pokazów typu dyskotekowego, ale gdybyśmy mieli dostępne diody laserowe, powiedzmy zielone, to moglibyśmy z nich zrobić niebieskie, czy z żółtych zielone, gdyby to było w obszarze widzialnym. Większość tych laserów, które badamy, to są albo lasery telekomunikacyjne używane do transmisji danych w światłowodach, w sieciach światłowodowych, emitujące długość fali 1,3 i 1,55 mikrona, oraz lasery używane na przykład w odtwarzaczach płyt kompaktowych, czy lasery czerwone używane do wskaźników czy czytników kodów kreskowych. W niektórych zastosowaniach potrzebna jest zmiana długości fali lasera. Te zastosowania to na przykład spektroskopia, gdzie jeżeli chcemy wykryć jakąś substancję, na przykład gazową czy ciekłą, która charakteryzuje się określonymi długościami fali, które pochłania, to żeby tę substancję wykryć, musimy trafić światłem laserowym na tę dokładnie długość fali, która będzie przez ten obiekt pochłaniana. I do tego zazwyczaj musimy mieć laser o zmiennej długości fali. Takie lasery są produkowane, na przykład mamy tu w sąsiednim laboratorium taki laser, tak zwany tytan szafir, który jest pompowany optycznie dużym laserem argonowym, ale to są urządzenia ogromne, wymagające wielkiego zasilacza, chłodzenia wodą i typowo laboratoryjne. Jest bardzo trudno takie urządzenie przenieść gdzieś w warunki polowe. Natomiast diody laserowe, jak zaraz Państwu pokażemy, to są obiekty, które trudno gołym okiem dostrzec, wielkości ziarnka piasku, które potrafią emitować podobne moce, co te olbrzymie lasery gazowe i pompowane gazowymi. Mamy tutaj zbiór niektórych laserów. Są to lasery komercyjne na różne długości fali. Na przykład jest to laser na 650 nanometrów, czerwony. Tutaj mamy lasery na 635 nanometrów, laser na 670 nanometrów oraz laser na 1300. Jak widać, część z nich ma takie kapturki, a część z nich jest rozhermetyzowana, ponieważ w naszych doświadczeniach, eksperymentach musimy używać medium ciśnieniowego benzyny, która działa na laser, bezpośrednio na kostkę lasera umieszczoną tutaj na takim słupeczku. I dlatego one muszą być rozhermetyzowane, nie może być tam żadnego powietrza. Drugim obszarem zastosowań może być właśnie telekomunikacja, gdzie obecnie w związku z rozwojem internetu i przesyłaniem dużych ilości danych istnieje potrzeba pracowania na wielu kanałach, na wielu długościach fali. Przez ten sam światłowód można jednocześnie przesyłać sygnały o różnych częstotliwościach. No to troszkę tak jak radio, prawda? Różne stacje nadają na różnych częstotliwościach, to i nadawanie optyczne może się odbywać w szerokim przedziale częstotliwości optycznych. No tam, gdzie ten światłowód nie absorbuje, tam, gdzie on przepuszcza to światło. I obecnie
stosuje się coraz więcej kanałów w telekomunikacji. To się nazywa DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing, gdzie właśnie stosuje się diody laserowe, które się troszeczkę różnią długością fali jedna od drugiej i można wtedy na kilkudziesięciu kanałach jednocześnie przez jeden światłowód przesyłać informacje. Otóż nasza metoda zmiany długości fali pozwala, powiedzmy, zamiast 80 laserów nadających na różnych długościach fali, mieć jeden laser, który będzie go można przestrajać, tak jak kręcąc gałką w radiu, prawda, zmieniać stację, to zmieniać, tylko że to akurat jest nadajnik, zmieniać mu długość fali, którą on emituje. I spodziewamy się, że do różnych zastosowań telekomunikacyjnych, w szczególności do charakteryzacji transmisji, dyspersji w takich sieciach światłowodowych, to byłoby urządzenie przydatne. Następnym zastosowaniem, o którym myślimy, to jest pompowanie laserów typu YAG, czy tak zwanych laserów na ciałach stałych. To się nazywa Diode Pumped Solid State Lasers. I to są lasery, gdzie diody laserowe, takie półprzewodnikowe, wywołują inwersję obsadzeń w krysztale i potem emisja laserowa jest z tego kryształu przy niższej energii niż energia pompowania. Takie właśnie lasery na ciałach stałych wymagają zwykle też dobrze określonej długości fali pompującej. I robione są lasery pompujące na te typowe długości fali. Natomiast jeżeli jest jakiś nowy materiał, który wymaga zmiany tej długości fali pompowania, to nasze przestrajalne diody mogłyby tu trochę pomóc, bo mogłyby pozwolić się dostroić do takiej nowej długości fali pompowania potrzebnej dla nowego materiału optycznego. Znajdujemy się teraz przy stanowisku służącym do charakteryzacji diod laserowych przy wysokim ciśnieniu. Mierzymy tutaj właściwości zarówno elektryczne, jak i optyczne laserów półprzewodnikowych. Mierzymy prądy progowe, mierzymy charakterystyki prądowo-napięciowe. Kontrolujemy temperaturę oraz mierzymy widma laserów. Widma te zmieniają się. Laser pod wpływem zwiększania ciśnienia przestraja się w stronę fal krótszych. Obserwujemy to na spektrometrze, który jest sercem tego układu. Jest to wysokorozdzielczy monochromator, który umożliwia nam pomiar widm optycznych laserów. Może ja teraz zademonstruję, jak podczerwony laser pod wpływem wysokiego ciśnienia zmienił się do widzialnego zakresu czerwonego. Początkowo ten laser emitował wiązkę o długości 780 nanometrów. Oko ludzkie widzi sygnały świetlne do około 760 nanometrów, czyli teoretycznie tego lasera już nie powinno być widać. Po zastosowaniu wysokiego ciśnienia fala świetlna lasera zmieniła się. W tej chwili mamy około 7000 atmosfer w komorze, którą widać tutaj. Najważniejszy jest może światłowód optyczny, którym transmitujemy światło z lasera na zewnątrz komory. Może ja zademonstruję. Widzimy tutaj laser podczerwony 780 nanometrów, który jest zamknięty w wysokociśnieniowej komorze i w tej chwili siedzi sobie w ciśnieniu około 7000 atmosfer. Zmienił on swoją barwę do czerwonej, czyli takiej, która jest widoczna przez oko ludzkie. Moglibyśmy teraz przeprowadzić taki eksperyment, że możemy zmniejszyć z powrotem ciśnienie do atmosferycznego i zobaczymy, że plamka ta, która jest teraz czerwona, stanie się niewidzialna, ponieważ zakres zmieni się i laser stanie się z powrotem podczerwony, tak jak był na początku, przed zastosowaniem wysokiego ciśnienia. Zmieniając ciśnienie, przestrajamy laser w zakres podczerwony. Tutaj widzimy komorę ciśnieniową, której używamy na co dzień do pracy. To jest główny rdzeń komory, składa się z dwóch elementów. Jest to stalowa komora z wkładką z meridżingu. Do komory wkładamy
światłowód i przepust światłowodowy. Tutaj umieszczamy laser, justujemy go, a następnie wkładamy do komory i zakręcamy nakrętkę. Oczywiście wcześniej jeszcze zakładamy uszczelki. I już mamy tutaj komorę założoną ze światłowodem, z laserem wewnątrz. Następnie z drugiej strony wkładamy tłok, na którym znajduje się nasz manometr. Jest to antymonek Indu, który ma takie właściwości, że zmienia swój opór pod wpływem ciśnienia i to dość znacznie. I umieszczamy go w ten sposób, oczywiście wcześniej podpinając laser. Komorę ciśnieniową możemy również umieścić w takim tutaj elemencie. Jest to urządzenie, które zostało zaprojektowane, by można było mierzyć również zależności temperaturowe. Tutaj są elementy Peltier oraz radiatory, które chłodzą te elementy, odbierają ciepło z zewnętrznej warstwy. Interesujące są też zastosowania laserów w medycynie, gdzie istnieje na przykład znana metoda fotodynamicznej terapii nowotworów, gdzie właśnie wstrzykuje się pacjentowi tak zwany fotouczulacz, substancję, która selektywnie jest gromadzona w komórkach nowotworowych i potem oświetlając światłem o odpowiedniej długości możemy obserwować, no po pierwsze detekcję tych, wykrywać, które komórki są nowotworowo zmienione i do diagnostyki to używać, ale również do terapii, bo oświetlenie odpowiednią długością fali wywołuje procesy fotochemiczne w tych komórkach nowotworowych, które je niszczą. Wyzwala się tam jakiś singletowy tlen i ta reakcja niszczy komórkę nowotworową, więc nad tą metodą wiele grup pracuje i tutaj, ponieważ różne grupy testują różne typy tych fotouczulaczy, które z kolei pochłaniają światło o różnych długościach fali, to dysponowanie laserem, który może się dostroić do potrzebnej długości fali dla danego fotouczulacza, mogłoby, wydaje się być, przydatne. Do realizacji tych zamierzeń musieliśmy połączyć różne prace elektroniczne, optyczne i mechaniczne. Także ten nasz projekt jest dosyć interdyscyplinarny. Sama generacja wysokich ciśnień wymaga dobrego zaplecza mechanicznego i tu szczęśliwie nasz Instytut ma dobrych konstruktorów i dobry warsztat i możemy wszystkie te zmiany na miejscu realizować. No, potrzebowaliśmy również poradzić sobie z przekazywaniem światła z diody laserowej umieszczonej w komorze ciśnieniowej na zewnątrz. I tutaj nie było to łatwe, ponieważ diody laserowe mają bardzo rozbieżne wiązki. Także, a z kolei wysokie ciśnienia powodują, że nie można robić jakichś dużych okienek i ograniczeni jesteśmy bardzo objętością. No więc zaprojektowaliśmy takie specjalne soczewki, mikrosoczewki 2-milimetrowe, które też możemy Państwu pokazać do kolimowania światła z takiej diody laserowej w cieczy i w warunkach wysokiego ciśnienia. I również opracowaliśmy metodę wprowadzania tego światła do światłowodu i wyprowadzania go z komory ciśnieniowej przez światłowód. Ta ostatnia metoda wydaje nam się najbardziej obiecująca, bo światłowód jest wygodny w użyciu, można go włożyć gdzieś do układu optycznego, można go w igle wstrzyknąć pod skórę pacjentowi, można, to są bardzo cieniutkie włókna szklane, które są wygodne w zastosowaniach. I udaje nam się efektywnie wyprowadzać większość światła, które dioda laserowa emituje na zewnątrz komory.
No, były jeszcze problemy z uszczelnieniami, żeby wielokrotnie móc te bardzo wysokie ciśnienia, bo mówimy tu o 20 tysiącach atmosfer, żeby te ciśnienia móc zwiększać i zmniejszać wielokrotnie. Jako medium ciśnieniowe stosujemy coś w rodzaju benzyny ekstrakcyjnej, oczyszczonej, albo mieszaniny pentanu i heksanu, bo te ciecze są przeźroczyste w dużym zakresie ciśnienia i nie przewodzą prądu. A dioda laserowa wymaga przyłożenia napięcia i każda ciecz przewodząca byłaby tutaj niedobra. No i na razie robimy próby z różnymi laserami komercyjnymi. Natomiast mamy szereg laboratoriów, które są zainteresowane, żebyśmy zbadali ich lasery pod ciśnieniem. Bo oprócz tego aspektu aplikacyjnego, o którym mówimy, badania pod ciśnieniem pozwalają scharakteryzować diodę laserową i poznać jej własności, które mogą mieć znaczenie dla optymalizacji samego lasera. Diody laserowe, w przeciwieństwie do laserów gazowych, mają bardzo szeroką wiązkę i możemy to zobaczyć. Tutaj widzimy wiązkę, jest to światło czerwone, laser 670 nanometrów. I teraz, gdy odsunę ekran, ta wiązka staje się coraz bardziej szeroka i rozmyta. Na pewnej odległości już jest praktycznie niewidoczna. Teraz proszę zobaczyć, tutaj widzimy skolimowaną wiązkę lasera, diody laserowej. Ten laser pracuje w powietrzu i jest skolimowany soczewką plastikową. W tej chwili mamy laser 650 nanometrów, który jest zamknięty w takim naszym kolimatorze, który będzie później włożony do komory ciśnieniowej. Tam znajduje się soczewka trójwarstwowa. Są to dwie warstwy szklane i jedna wykonana z selenku cynku. Jest to soczewka tak zwana niewrażliwa na zmianę współczynnika załamania, ponieważ czy w powietrzu, czy w cieczy, jeżeli uda nam się dobrze wyjustować laser, to przy przejściu z powietrza do cieczy nadal pozostaje wiązka skolimowana. I jak widać, jest tutaj bardzo malutki punkcik świetlny. Obszar widmowy, w którym się poruszamy, to jest obszar podczerwieni, który w stosunku do widma widzialnego wygląda tak, jak tu jest pokazane. Strzałkami zaznaczyliśmy długości fali takich typowych komercyjnych diod laserowych, które badamy, i tymi szarymi polami obszar przestrajania ciśnieniowego, który możemy osiągnąć. No niestety dla pokazania tego wchodzenia w obszar widzialny to brakuje nam laserów w obszarze widzialnym. Takie pierwsze lasery już się pojawiają w obszarze niebieskim, ale to jest wciąż w fazie prób. To jest właśnie taki schemat komory ciśnieniowej z laserem, z diodą laserową umieszczoną w środku i soczewką kolimującą umieszczoną przed nią. Wtedy wychodzi światło równoległe z komory, które można później wprowadzać do układu optycznego. To jest właśnie ten wariant wyprowadzania światła. Drugi wariant, który też Państwo widzieli, to było sprzęganie lasera ze światłowodem i wyprowadzanie światła przez włókno światłowodowe. Tu jest pokazany laser czerwony, który świeci przy długości fali około 640 nanometrów bez ciśnienia, a pod wpływem ciśnienia przesuwa się w stronę krótszych fal, aż wreszcie mogliśmy osiągnąć świecenie żółte w okolicy 590 nanometrów, ale dla tych laserów podwyższanie ciśnienia wymaga jednoczesnego schładzania do dosyć niskich temperatur, żeby prądy progowe nie wzrosły nadmiernie. Natomiast lasery bardziej długofalowe, takie jak laser 980 nanometrów używany w telekomunikacji do pompowania wzmacniaczy światłowodowych, przestraja się bardzo ładnie w dużym zakresie. Te igiełki to są widma emisji lasera,
który bez ciśnienia ma długość fali 980, a pod wysokim ciśnieniem przestraja się do 840 nanometrów. I co jest korzystne, charakterystyki moc prąd tego lasera nie zmieniają się z ciśnieniem, także zarówno prąd progowy, jak i nachylenie tej charakterystyki pozostają stałe przy wysokim ciśnieniu. I to powoduje, że dla długofalowych laserów możemy mieć bardzo duży zakres przestrajania, nawet przewyższający 250 nanometrów. Mamy nadzieję, że te nasze prace nad wpływem ciśnienia na diody laserowe i nad możliwością przestrajania długości fali emitowanej przez laser będą przydatne zarówno dla badań podstawowych, gdzie wpływ ciśnienia na diodę laserową może ujawnić wiele jej charakterystyk i może pozwolić ją poprawić tym, którzy te diody robią, jak i że te prace aplikacyjne nad przestrajaniem długości fali lasera znajdą zastosowania w spektroskopii, telekomunikacji, być może w medycynie.